Drodzy uczniowie, droga dyrekcjo, szanowne grono pedagogiczne, pracownicy obsługi administracji, drodzy rodzice. Z okazji zakończenia roku szkolnego 2019-2020 razem z przewodniczącą Rady Gminy Zawonią, panią Grażyną Ogrodowicz-Nitka, składamy Państwu serdeczne życzenia udanych wakacji. Kończący się rok szkolny był rokiem pełnym niespodzianek, trudów i wielu wyrzeczeń. Nikt nie przypuszczał, że we wrześniu 2019 roku zakończenie roku szkolnego będzie wyglądało w ten sposób. Wielu rodziców nie może uczestniczyć w tym uroczystym dniu. Był to dla nas ciężki okres, ale przede wszystkim był to ciężki okres dla nauczycieli, dla dzieci i dla rodziców. Dziękuję dzieciom za ich pracę i zaangażowanie. Nauczycielom za tak szybką adaptację do nowych wymagań, które postawiło przed nami życie. Drodzy rodzice, Wasza praca i zaangażowanie pomogła naszym jednostkom oświatowym w realizacji ich zadań. Za to Wam serdecznie dziękujemy. Drodzy uczniowie, składam Wam serdeczne życzenia bardzo, bardzo udanych wakacji, pełnych radości, słońca, spotkań z kolegami, pełnych ciekawych wyjazdów i wspólnie spędzonego czasu. Szanowni nauczyciele, dyrekcjo, pracownicy obsługi i administracji, życzę Państwu spokoju, aby znaleźli Państwo wytchnienie w te wakacyjne dni i nabrali sił do nowej pracy, mam nadzieję, że już w klasach razem z dziećmi. Drodzy rodzice, gratuluję osiągnięć Waszych dzieci. Dziękuję Wam za Waszą pracę i współpracę ze szkołami. Gratulujemy Wam osiągnięć Waszych dzieci. Życzę Państwu udanego urlopu, wypoczynku oraz razem z przewodniczącą oczekujemy od Państwa ewentualnych uwag, jakie kierowaliby Państwo, gdyby kolejny rok szkolny miał się rozpocząć niestety poza klasami.